Hej z tej strony Bachus, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Geta Online. Dzisiaj jest piąteczek, czyli mamy odcinek z Geta Online, który jest uzupełnieniem powiedzmy do wczorajszego odcinka ze serii cenowego. Przy okazji powiem Wam o zmianach, które trafiły do Geta Online. Będzie także informacja o darmowym milionie i o gierkach z Epika. Zapraszam serdecznie, łapka w górę, wiadomo. Ale jeszcze w sumie, zanim zaczniemy, to powiem Wam o tym, że wróciłem na kanał reddedowy. I mam nadzieję, że na stałe. I wróciłem tam trzy filmy, i niedługo pojawi się czwarty, piąty, ósmy. I po takiej dłuższej przerwie praktycznie nie grania. Ta raz jakiś czas wchodziłem, ale tak na dłużej to raczej nie. Teraz wróciłem i gra mi się świetnie. Po prostu doceniam to, co ta gra ma do zaoferowania. Nie ma tego dużo, ale chcę po prostu już teraz na 100% wszystko właśnie sprawdzić, czerpać tą satysfakcję, i tam o wiele częściej będą się filmy pojawiać, mimo tego, że one tam. Fajnych wyświetleń za bardzo nie robią, ale kurde, fajnie się gra, więc zapraszam, jeżeli chcesz ze mną wrócić do Red Dead, to zapraszam na drugi kanał. A teraz sobie pogadamy o GTA. Więc zacznijmy sobie od y, właśnie tego, że w poprzednim tygodniu, do gry powróciły takie tryby jak na przykład sumo, utrzymaj tempo, atak obrona oraz krok po kroku. Takie tryby adwersarza wróciły w poprzednim tygodniu i będą one dostępne aż do 21 października. A potem one odejdą. Jakby co? Więc korzystajcie póki one są. No bo za jakiś czas właśnie Rockstar je nam na jakiś czas z powrotem usunie. No i okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o ten tydzień. Kiepsko, ale są zmiany w gita, Już takie poza właśnie tym Rockstarowym artykułem, który nam więcej objaśnił, powiedzmy. A my, zmiany, o których Rockstar nam nie mówi. Ale ja wam powiem. Na przykład jest taka zmiana, że zostały spoczywane dwa glitche Dotyczą one co prawda tego samego, czyli po prostu oddawania swoich pojazdów znajomym, tak to się zwie. Został właśnie naprawiony glitch, a raczej obejście do poprzednio naprawionego glitcha. A także kolejny glitch, także związany z oddawaniem pojazdu swoim znajomym, który był powiązany z e, klubem nocnym. Spoczko, więc takie glitche teraz nie będą działać. Do tego także test Fantu informuje nas, jakie tryby adwersarza mogą powrócić. Najprawdopodobniej po tym 21 października, niektóre z tych trybów trafią do gry. One są właśnie mocno związane, niektóre z Halloween, więc jak najbardziej ma to sens. Pamiętajcie, że kiedy będzie Halloween w i jak teraz spojrzę na kalendarz szybciutko, to Halloween w Geta zacznie się 28 raczej października, i wtedy trafią na serwery Pyotle. Więc jak najbardziej polecam sobie. Właśnie wtedy expa wbijać I możliwe, że jeszcze raz odświeżę wam ten które który robiłem wam rok temu A więc czas teraz na ten darmowy milion Darmowy milion oczywiście dla osób, które grają na PlayStation W sumie mogę was poinformować o tym tydzień temu, ale Niestety wzięło mi się i zapomniało Ale każda osoba, która opłaca PS Plusa Jest w stanie odebrać milion za darmo No opłaca PS Plusa Tak czy siak Milion jest do odebrania, każdy, kto gra w GTA musi mieć PS Plusa Więc zobaczę sobie teraz ten milion odebrać. Jak ktoś nie wie o co chodzi, no to jest taka akcja na PlayStation, że właśnie aż do premiery nowej wersji GTA 5 na PlayStation 5 właśnie jest rozdawany ten hajsik, więc aż do marca będzie opcja, żeby ten milion sobie właśnie odbierać. Bardzo fajna sprawa, oczywiście to jest. No i teraz przejdźmy sobie do właśnie Epika. Na Epiku do odebrania jest PC Building Simulator. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać co to jest za tytuł, bardzo fajny, można czegoś się nauczyć, bo to chyba jest zrobione w miarę realistycznie, jak na taką grę, więc spoczko. Ja się z Wami proszę Państwa życzę, zapraszam na kanał Red Deadowy, na cześć, elo!